Witam wszystkich bardzo serdecznie, tym razem w kolejnym filmie poświęconym pecetom z mojej kolekcji. Jak poprzednio był pokazywany 386, tak teraz dosyć spory przeskok. Przeskakuję do Pentium 90. Jest to ten oto tutaj sprzęcik, który widać w tle. Jest tak samo wyposażony w CD-ROM, ale to już Pentium 90 się zdarzało w standardzie. Ma CD-ROM, kartę graficzną 1 MB, 32 MB RAM-u, kartę muzyczną. Oczywiście karta graficzna jest na ISA, karta muzyczna też jest na ISA. Tutaj płyta już ma wyposażone. Na płycie już były kontrolery do dysków oraz do stacji dyskietek, także kontroler jest już wbudowany. No i dysk na pokładzie prawie 400 MB. Jak tutaj widzicie, jest zainstalowany na nim DOS 622, oczywiście standardowo Norton Commander, i jeszcze zainstalowałem sobie tutaj Windowsa 3.11. Jak kiedyś tam wspominałem, sterowniki pod kartę muzyczną pod DOS-a mam bezproblemowo znalazłem, natomiast pod Windowsa 3.11 nie, ale myślę, że jakoś sobie z tym poradzę i nie będzie problemu. Co na tym komputerze mam? Oczywiście oprócz wcześniej wspomnianych programów mam też giereczki, mam Dark Force z Gwiezdnych Wojen, super gra. Mam Duma, dwójeczkę, Naskara, Syndykat. No i tak dla porównania sobie też zainstalowałem tutaj Wolfensteina, ale nie o tej grze, przynajmniej tej ostatniej, którą tutaj wymieniłem, chciałbym dać wzmiankę. W poprzednim 386, jak pokazywałem, Doom dwójka, no była to masakra, nie dało się grać. Natomiast już jak na Pentium 90 gra śmiga bezproblemowo. To już jest aż przyjemność w zagrania na tej grze. Oczywiście widzimy, że wszystko ładuje się dużo, dużo szybciej. Nie ma najmniejszego problemu. Także tu już jest zupełnie inna bajka. Grać można bezproblemowo. I tutaj no jest to zabawa. No jak już widać, gra chodzi normalnie, nie ma najmniejszego problemu. Jest to to samo demo, które było w poprzednim filmie na 386 pokazywane. No i tutaj oczywiście jak najbardziej ta miodność jest zupełnie inna. Tutaj jeszcze to było takie krótkie wprowadzenie, no chciałem tylko dać takie przyrównanie, jak to na tym 386, a między Pentium, no to w ogóle to przeskok cywilizacyjny, bym powiedział. Kolejną grą, która dosyć mi się podobała z tamtego okresu, jest to NASCAR. Są to wyścigi samochodowe. Na 386 próbowałem to odpalić, niestety nie udało się, za mało RAM-u, za słaba grafika, za słaby procesor. Nic tam nie działało. Natomiast tutaj tylko nie pamiętam, czy przez setup EXA się wchodziło, nie przez setup. Gdzieś tutaj, proszę Was, było NASCAR EXE, wchodziło się z wybraniem karty. Tutaj akurat nierozdzielczość jest masakryczna. Ta gra sobie o wiele lepiej radzi, muszę sobie tylko przypomnieć. Gdzie się tutaj start bat, bo o, jest przez start i tutaj mamy teraz wybór, czy chcemy 320x200 czy SVGA. No to my o sobie oczywiście dajemy dwójkę SVGA. No i zobaczcie, jest zupełnie co innego jak na tamte czasy, na czasy Pentium. To grafika jest niesamowita. Uważam, że jest rewelacyjna, bym powiedział. No i oczywiście też karta muzyczna, prawda?
bez karty muzycznej. Zdarzały się jeszcze czasami akcje, że Pentiumy były bez kart muzycznych, no jednak był to wtedy bardzo drogi rarytas, więc no było różnie, ale jeżeli było wyposażone w kartę muzyczną, tak, miodność gry, same te efekty dźwiękowe, no była rewelacja. Tutaj widzimy właśnie demo tego na skalę, jak sobie ten Pentium z tym radzi. No jest to rewelacyjnie. Rewelacyjna gra, fajne wyścigi. Lubiłem w to grać. Kodak. Ha! No i mamy. Wyszliśmy sobie ładnie tutaj z dema. Dlatego wyjdę. No i Syndykat, tak jak wspomniałem, Syndykat tutaj bardzo fajnie chodzi, bardzo płynnie, nie ma żadnych problemów, także jest dosyć fajnie. Natomiast jeszcze tutaj jest jedna gierka, którą ja sobie odpaliłem, bardzo długo w nią nie grałem, Dark Force z Gwiezdnych Wojen. No ona wymagała już, jak widzicie, CD-ROM-u, była to płytka na CD, znaczy gra na CD i bez płyty się nie uruchamiała, więc trzeba było mieć CD-ROM. No nie jest to tak jak obecne gry z serii Gwiezdnych Wojen. Grafikę widać jaka jest jeszcze kwadratura, ale to już były początki właśnie do obecnych gier, które są z serii Gwiezdnych Wojen. No ja lubiłem w to grać. Pamiętam jeszcze chyba w 90 roku był X-Wing, ale no nie dam sobie głowy uciąć, że to było w tamtym okresie. Natomiast tutaj jak widać gra się prezentuje bardzo fajnie. Tu jest jeszcze oczywiście długie dema są jak na tamto. Begin Mission. Ja już tutaj oczywiście zacząłem sobie kiedyś pogrywać, no bo sama ciekawość, jak sobie w to można przypomnieć grę z tamtego okresu, no to nie wytrzymałem, no i musiałem, proszę, jaka grafika. Star Destroyer, Lord Vader. Patrzcie, to wszystko jeszcze jest pikseloza. Ale rewelacja. Według mnie rewelacja. Także tą grę jeszcze chciałem wam pokazać, że jak sobie ładnie to na Pentiumku śmiga, jak sobie kiedyś na tym grałem. Pamiętam czasy, człowiek z przejęciem patrzył, oglądał te filmy, te wstawki filmowe. Także łezka wokół się kręci. Jak sobie można przypomnieć. Tutaj jeszcze oczywiście była gra bez akceleracji, bo potem już pojawiły się gry z serii Gwiezdnych Wojen, Jedi Knight czy Knight, nie pamiętam, któreś z tych tytułów było to, jak już trzeba było mieć akcelerator, żeby gra ładnie wyglądała, żeby gra śmigała. Będą oczywiście w kolejnych odcinkach prezentacji moich pecetów, znajdzie się ta gra, żeby pokazać, jak wtedy sobie na WD2, jak WD2 sobie wtedy z tym radziła. No cóż, po takim krótkim wstępie i prezentacji, cóż mogę więcej powiedzieć o kolejnym komputerze z mojej kolekcji? No jest to kawał czasu. I cóż, jak tutaj widzimy, jeszcze to demo trwa.
Ono trwa i jeszcze będzie chyba trwało. Tutaj damy OK, ale ja stąd oczywiście będę chciał wyjść, no bo nie będę grał, nie będę zanudzał grą. To sobie można na innych kanałach oglądać, jak te gry były przechodzone. Natomiast patrzcie, no, no rewelacja, no. Rewelacja. Aż jest z ciekawości przejdę. Gdzieś tu powinien być zaraz jakiś. O, chyba kogoś minąłem. Ach, niewygodnie mi się tak troszeczkę siedzi. O, bam go. No cóż, można by tak było siedzieć, można by tak było grać. W każdym razie nie o to. Wyjdę do DOS-a. No cóż. Siąść tylko, mieć trochę czasu i przejść gierkę. W każdym bądź razie, no tutaj są, tutaj mam zainstalowane takie gry. I co wam jeszcze chciałem pokazać? To chciałem wam pokazać, jak to ładnie już się prezentuje. Proszę. Windows 3.11. Coś pięknego. Można sobie przypomnieć, jaka to wtedy była, jakie były początki tego całego Windowsa. Manager programów CD. Dysk C. No coś pięknego. Łezka kręci się w oku, jak sobie człowiek przypomni, jak on na takim komputerze działał. Nie pamiętam, czy jak tu się zamknie. Nie, dobrze, to się zamknęło. No i oczywiście nieśmiertelny pasjans oraz saper. I tak jak tutaj właśnie patrzyłem, panel sterowania. Co tu wtedy były? Kolory, czcionki, porty, mysz, ustawienia, dźwięki, programy. No i właśnie te dźwięki nie mam, nie mogę znaleźć tego sterownika do karty muzycznej. Muszę coś dalej szperać w internecie, żeby mi działało dźwięk, prawda? Bo chętnie bym sobie przypomniał, jakie tu dźwięki były. MIDI sound. No rewelacja, tryb rozszerzony 386, kolory, słuchajcie, jakie wtedy były możliwe. Standard Windows, bordo, czarno-biały, fiolet, no. To były początki Billa, chociaż było coś wcześniej, z tego co tam pamiętam. No ale aplikacje, co było w aplikacjach? Microsoft Basic, jakiś tutaj mamy, nie zagłębiałem się. Specjalnie autostart, obsługa strony kodowej, akcesoria, no to to mamy ten Write, Pinebridge, terminal, notatnik, rejestrator, zegar, układ klawiatury, wskaźnik klawiatury, media. No, także jest sobie fajny sprzęt z fajnym Windowsem, naciśniemy OK, Windows nam wyszedł z powrotem do DOS-u. To tyle, co mogę powiedzieć w tym krótkim filmiku na temat mojego kolejnego peceta. Następny po Pentium 90 będzie zrobiony odcinek o moim Pentium 100. Także też bardzo zapraszam serdecznie. Na tą chwilę się z wami już żegnam. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego filmiku. Cześć!